Wielkie rzeczy we mnie, co chcesz dać, to daj i czyń. Wielkie rzeczy we mnie, Duchu Święty, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Święty, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Witaj. Kolejne nasze spotkanie. Chciałbym zadać pytanie wam. Skąd wiesz, że ktoś jest fanem danego zespołu? Posłuchajmy możliwych odpowiedzi. Cześć wszystkim. Skąd wiemy, że dana osoba jest fanem danego klubu, załóżmy piłkarskiego? No to na przykład ta osoba chodzi na mecz tego klubu, ma zdjęcie z jakimś piłkarzem, udostępnia różnego rodzaju posty ze strony tego klubu. No i w sumie tyle. Skąd wiem, że ktoś jest fanem jakiegoś klubu piłkarskiego albo muzycznego? Na pewno zacznę od klubu piłkarskiego, bo jestem fanem piłki nożnej. Na pewno wiem po jego ubiorze. Każdy fan jakiegoś klubu ubiera się w logo swojej drużyny. To jest jedno. A drugie, jeżeli znam tą osobę, to wywnioskuję to z rozmowy z nią. Także tak to jest. A jeżeli chodzi o na przykład jakiś klub muzyczny typu Lady Punk albo jakiś inny rap, to tylko z rozmowy, myślę. Z jego uczuć i relacji. Skąd wiesz, że ktoś jest fanem danego zespołu, na przykład muzycznego? Jeśli ta osoba ma na przykład na tapecie, na telefonie zdjęcie tego zespołu, nuci ich piosenki, cytuje fragmenty ich piosenek, nosi na przykład koszulkę z ich logiem, na koncercie też, w rozmowie też często wychodzi, albo kiedy słucha ich piosenek idąc przez miasto, to też słychać. To pytanie więc możemy odnieść do fanów zespołów muzycznych, do futbolu, siatkówki, do jakichś innych dyscyplin, hokeju i jeszcze co kto by chciał wymienić. Kiedy coś dla nas jest ważne, czymś interesujemy się, to po nas to widać. Na ostatnim spotkaniu naszym rekolekcyjnym powiedzieliśmy, że jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Boże. No i z automatu rodzi się pytanie, czy po mnie, czy po tobie widać tą tożsamość dziecka Bożego? Pan Jezus mówi właśnie o tej rzeczywistości. Zapisał to święty Mateusz w swojej Ewangelii. Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Mam więc tutaj przy sobie sól. Jest słona. Sól. Ale gdyby ta sól straciła swój smak, czy mamy inną sól, żeby tą posolić, by była solą? Jezus mówi nam, że może być sytuacja utraconej tożsamości. I dlatego zatrzymajmy się na chwilę, bo nie do końca ta nasza tożsamość dziecka Bożego jest przez nas przeżywana i dobrze wykorzystywana. A na pewno zastanawiacie się, a co robi tutaj nasz kolega? Wojtuś. Wojtek będzie dzisiaj bohaterem naszego spotkania. Więc zapraszam cię, jeśli chcesz iść z nami, to zaśpiewaj jeszcze raz do Pana. Co chcesz dać, to daj. Bóg nas zaskoczy i jeszcze bardziej zrozumiesz siebie. Módlmy się więc śpiewając. Co chcesz dać, to daj i czyń. Wielkie rzeczy we mnie chcesz dać, to daj i czyń.
wielkie rzeczy we mnie, Duchu Święty. Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Duchu Święty. Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Szczęście w raju zakończyło się, kiedy Adam i Ewa zerwali owoc. Czyli przekroczyli Boże przykazanie. Nie dlatego, że Bóg im bronił czegoś, że był zazdrosny o coś. Pan Bóg nie chciał, żeby im było źle. Pan Bóg nie chce, żeby tobie było źle. I dlatego ten, który nas kocha, mówi, żeby takiej czy innej rzeczy nie robić, bo prowadzi to do śmierci. Ale Adam i Ewa dopuścili wątpliwości. Tak? Wąż zaczął zadawać pytania, czy na pewno nie można jeść z tego drzewa, dlaczego nie można jeść z drzewa poznania dobra i zła, czyli nie można ustanawiać, co jest dobre, a co jest złe. Ewa mówi prosto, bo umrzemy, i wtedy diabeł atakuje. Nie umrzecie, nic się wam nie stanie, zrywaj, Ewa, owoc. Tyle razy przechodziła koło tego drzewa. I co, nie widziała? To dlaczego teraz? A nie jest tak w tobie? Że po latach mówisz, jak ja to mogłem zrobić? Jak ja mogłem się tak zachować? Jak ja mogłem tak zareagować? No właśnie, małymi krokami, małymi wątpliwościami, coraz bardziej słuchając innych, a nie sumienia, nie Boga, nie tych, którzy reprezentują wartości, niosą wartości. Jaka jest konkluzja tego? Czytamy w Księdze Rodzaju, posłuchajcie. Usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Nagość oznacza ogołocenie. Nagość oznacza to, że życie człowieka utraciło fundament. Człowiek nie jest już pewny niczego, nawet siebie samego. Jest ogołocony ze swojej godności. Nie czuje się bezpiecznie wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Nie jest to twoje doświadczenie? Czytam w liście do Rzymian wyznanie świętego Pawła, które jest również moim wyzwaniem. Zachęcam was, byście sięgali po Biblię. Będę cały czas wam to przypominał, bo Słowo Boże jest piękne. Słowo Boże jest spotkaniem z Jezusem. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. A wciąż powtarzam, nie jesteśmy tacy źli. Na rekolekcjach, jak gdzieś w parafii jestem, proszę, żeby ludzie pogratulowali sobie wzajemnie. Nie jesteś taki zły, gratuluję. Ale każdy z nas doświadcza tego. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Nie jest tak? Kiedy dopuszczamy grzech, sprawiamy, że nasze życie zaczyna się niszczyć. Słuchajcie, mam tu taki rekwizyt. Proszę bardzo. Co to jest? Kiedyś próbowałem uczyć się robić na tym, ale nie będę dzisiaj. Już się może niektórzy śmieją. No trudno. Coś mi tam w dzieciństwie wychodziło, ale potem jednak uznałem, że inne rzeczy są ciekawsze i nie jestem aż tak cierpliwy. Co to jest? To jest potencjalny sweter. Już widzisz sweter w takim kolorze? No, dziewczynom by się podobał. Ale tego swetra jeszcze nie ma. Ale kiedy mamy tutaj te druty, tak, że możemy robić na drutach, to już ten sweter coraz bardziej będzie bliższy powstania. Ale jeżeli teraz bym wysunął tutaj te druty, to wszystko, co jest zrobione tak naprawdę na tym etapie tutaj, jeszcze jak pociągnę sznurki, się rozwali. Nasze życie jest właśnie tak jak sweter, a grzech jest jak prujący się sweter. Ciągnę i na razie nic się nie dzieje, ale ciągnę dalej, aż się zniszczy. Co jest twoim grzechem? Co niszczy twoją tożsamość?
Ale grzech nie tylko mój mnie niszczy. Konsekwencją grzechu na świecie jest to, że źle o sobie myślimy czy mówimy, bo inni źle o nas mówią i myślą. Jakie są przyczyny więc tego złego myślenia o sobie? Na przykład brak akceptacji w rodzinie. Dalej, brak akceptacji w szkole. Może zbytnia samokrytyka, czy jakieś zbytnie porównywanie się. Jakie są skutki takiego złego myślenia o sobie? A to jest problem wielu ludzi, także młodych. Obwinianie się, niska samoocena, jakieś doświadczanie odrzucenia, egoizm, czasem zamykanie się w sobie, albo pójście w taki perfekcjonizm. Ale Bóg zmienia nasze patrzenie na siebie, jeżeli pozwolimy. Posłuchajmy świadectwa właśnie o tym, jak Bóg przemienia nasze patrzenie na nas samych. Jak Bóg daje nam taki właściwy obraz nas samych. Nie obraz oparty o kłamstwo, o złe słowa innych ludzi, ale jak Pan daje takie nowe spojrzenie, właściwe spojrzenie. Kiedy więc przyjmujemy to Boże spojrzenie, to zmieniamy siebie. A więc odrzuć złe myślenie o sobie, fałsze, które są w tobie na twój własny temat. Popatrzcie, użyję tu mojego telefonu komórkowego. Jest opcja latarki. Latarka daje światło. Ale mogę to światło przysłonić. Światło jest. Ale już nic byś nie przeczytał. Albo się potkniesz, gdyby było ciemno. I teraz właśnie taką przeszkodą we właściwym patrzeniu na nas samych, na to, kim jesteśmy, będzie nasz grzech. Będą kłamstwa, które inni mówią na nasz temat. Będą kłamstwa zasiane w nas wbrew naszej woli. To będą też kłamstwa, które my sami o sobie mówimy. Bóg chce to ściągnąć, żebyś zajaśniał pięknem i żebyś świecił tą Bożą i ludzką miłością. Niewłaściwy obraz siebie. I to jest doświadczenie naszego Wojtka. No bo słuchajcie, tu coś chcę pokazać. Wojtek, nie wiem jak wy, ale Wojtek niewiele nauczył się języka angielskiego. Więc chyba niewiele osiągnie. Wojtek, nie wiem, no trzyma tu piłkę, a tak naprawdę, wiecie, on nie jest taki cool. I on sobie tak mówi, no nie jestem taki jak inni. Nasz Wojtek ma wiele kompleksów. On do tego czy do tamtego się nie nadaje. On też jest gorszy. Może usłyszał to w domu, że jego brat czy jego siostra to się zajmowali tym czy tamtym, a ty jesteś do niczego. Jak wygląda nasz Wojtek? Jakie ma oczy? Jaki ma wyraz twarzy? Niby widzimy go tak samo. A jednak inaczej. I to jest obraz kłamstwa. Żyjemy, ale nie tak, jak Bóg chce. Żyjemy, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. Bo kłamstwo, bo grzech zniekształca nasze życie. Zniekształca nasze myślenie. Czy chcesz być jak Wojtek? Jeśli masz swój portret z poprzedniego naszego spotkania, to go wyciągnij teraz. I zapisz na nim takie rzeczy, które są kłamstwem na twój temat. Które wypowiadasz ty sam i inni wypowiedzieli. W tym momencie zastopuj tą transmisję. Jak to zrobisz, włącz, bo będziemy się modlić.
Ale teraz stop i zapisz. Jakie kłamstwa słyszysz? Jakie kłamstwa słyszałeś? Co jest nieprawdą o tobie? Co zaciemnia obraz ciebie w tobie? Każdy z nas miał w swoim życiu taką chwilę, a może nawet kilka takich chwil, kiedy po prostu zwątpił w siebie. Ja z autopsji mogę wam polecić takie 3 mini rady, które pomogły mi, kiedy gorzej zaczęłam na siebie patrzeć. Pierwsza z nich polega na tym, żeby dostrzegać więcej pozytywów w swoim życiu i cieszyć się z małych rzeczy. Uwierzcie mi, wiele rzeczy nie doceniamy, które dostajemy w swoim życiu, a naprawdę warto czasem zatrzymać się i docenić się to, co się ma. Druga kwestia to rozmawiać z osobami bliskimi, najlepiej z rodzicami, z przyjaciółmi, z osobami, które kochają nas, wspierają i będą w stanie pocieszyć na duchu. Trzeba im mówić o swoich uczuciach, o tym, co się przeżywa wewnątrz. A trzecia, uważam, że równie bardzo ważna kwestia, to, żeby budować relacje z Bogiem, bo On naprawdę może wszystko i może przemieniać nasze życie. I dzięki budowaniu relacji z Nim, na przykład poprzez rozmowę, czyli modlitwę, możemy wiele zyskać. Możemy stać się zupełnie nowymi ludźmi i nasza pewność siebie może się bardzo odbudować. Panie, proszę Cię, abyś przyszedł teraz do tych młodych braci i sióstr i do wszystkich, którzy przeżywają z nami to spotkanie, ten temat, te rekolekcje. Panie, proszę Cię, abyś odkrył prawdziwą tożsamość dziecka Bożego w nich. Ściągnij, Panie, wszystkie kłamstwa, ściągnij, Panie, wszystko to, co jest nieprawdą. Ściągnij to, co jest grzechem, ograniczeniem. Dotknij, Panie, historię życia tych młodych ludzi. Spraw, Panie, aby doświadczyli wolności, która jest w Tobie. Napełnij ich swoją mocą, miłością, aby dobrze o sobie mówili, dobrze o sobie myśleli. Złam wszystkie kłamstwa. Niech nie słyszą już w swojej pamięci złych słów. Panie, daj wolność, daj pokój, daj uzdrowienie przez moc Twoich świętych ran. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. I możesz popatrzeć na ten swój portret i napisz na dole: Jezu, wyrzekam się tego zła. Zrób to. I pochodź właśnie z tą myślą, że Bóg daje mi nowe życie, Bóg daje mi nadzieję, Bóg daje mi prawdziwą wolność.